pokolenia są bardziej zaangażowane w tą pracę, którą wykonują, że są bardziej lojalne wobec pracodawców, bardziej są w stanie podporządkować się temu, co pracodawca tak naprawdę od nich oczekuje. Młodsze generacje, mówi się o tym, że właściwie bardziej niż pracodawcy cenią siebie i swoje potrzeby, że niekoniecznie mają chęć zostawać po godzinach, że niekoniecznie mają chęć pracować do upadłego, że liczy się dla nich work-life balance, czyli taki właściwie harmonia pomiędzy pracą a życiem prywatnym, że liczy się czas wolny, liczy się kino i wszelkiego rodzaju rozrywka, która dla nich też jest ważna, czy pozwala im się od tej pracy jakoś oderwać. Co jest pewnie najbardziej charakterystyczne i na co najbardziej narzekają pracodawcy, tak myślę, no to właśnie brak przywiązania młodszych generacji do miejsca pracy. Każdą pracę można zmienić, jeżeli mi nie odpowiada. Nic mnie tak naprawdę nie trzyma i to jest tak naprawdę taki główny, myślę, bolączka, ale też taka, no coś, co by scharakteryzowali pewnie pracodawcy. A mówiąc o tych młodszych, miała Pani na myśli teraz pokolenie Y-ków, czyli tych urodzonych, oczywiście uogólniając mocno, między rokiem 80 a 2000, czy jednak pokolenie Z-ów? Tak naprawdę trochę trudno mi się wypowiadać na temat tego pokolenia Z, gdyż tak jak powiedziałam, ono dopiero wchodzi na rynek pracy, więc za dużo badań jeszcze nie ma na temat tych najmłodszych kohort wiekowych i tak naprawdę nie do końca te różnice są tak bardzo widoczne. No możemy tutaj mówić o coraz większym jakimś technologicznym zaangażowaniu tych coraz młodszych kohort, że jednak ta technologia jest tutaj, ale myślę, że to nie jest nic odkrywczego. Natomiast zdecydowanie ta różnica, na którą chciałabym zwrócić uwagę, właśnie jest najbardziej widoczna między tym pokoleniem X i Y. I ona wynika przede wszystkim z faktu, że zmienił się w Polsce ustrój, czy może dodatkowo jest wzmocnione jeszcze przez fakt, że w ostatnich latach doszło także do bardzo szybkiego rozwoju nowych technologii? Jedno i drugie tak naprawdę. Nałożyły się dwie tendencje ważne. Nałożyło się bardzo dużo czynników i tak naprawdę zarówno patrząc, bo oczywiście to pokolenie XY nie jest tylko jakimś polskim zjawiskiem. To nie jest tak, że w Polsce mamy do czynienia tylko i wyłącznie z taką charakterystyką. To są jakby jest to do pewnego stopnia uniwersalne na świecie, że ten i tutaj możemy mówić o tym rozwoju technologicznym, że mamy też często do czynienia z sytuacją, kiedy to młodsze osoby właściwie uczą te starsze, jak poruszać się na przykład w świecie jakichś programów komputerowych czy rozwiązań, które mają ułatwić pracę. Z drugiej strony akurat, co jest specyfiką polską i na co naprawdę warto zwrócić uwagę, to jest właśnie ten cały kontekst zmiany systemu, cała transformacja, to wszystko, co działo się z rynkiem pracy. Też proszę pamiętać, że no, starsze pokolenia są kształtowane w takiej względnej stabilizacji jednak, więc częściowo ta lojalność i przywiązanie do pracodawcy to jest jakaś potrzeba i jakby takie coś, co pewnie płynie od środka, ale częściowo jest to spowodowane tym, że po prostu ludzie się do tego przyzwyczaili, że pracę ma się właściwie jedną całe życie i ta praca jest i zawsze będzie. Firmy nie upadają, firmy trwają. W związku z tym trochę inaczej się o tym myśli. Jednak młodzi ludzie, proszę zwrócić uwagę, że żyją trochę w bardziej dynamicznym, już wchodzą na bardziej dynamiczny rynek pracy. Już są z góry właściwie uprzedzani, że nie ma lekko, nie ma jednej pracy, każdy może z ciebie zrezygnować i oni też muszą się na to jakoś tam przygotować i nastawić. A z drugiej strony stoją przed nimi dużo większe możliwości, bo ktoś, kto wchodził na rynek pracy jeszcze przed przełomem, jeszcze przed rokiem 89, czy nawet przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, miał zupełnie inną perspektywę zawodową przed sobą niż teraz. Świat właściwie stoi przed każdym otworem, co może być szansą, może też być zagrożeniem. Tak, to prawda.
I myślę, że te zagrożenia bardzo często umykają. Ta świadomość wyzwań, jakie wiążą się z tym, że tych możliwości jest tyle. Bo to, co ja zauważam, to z jednej strony rzeczywiście kierunków studiów już jest tyle, że właściwie trudno je zapamiętać i pewnie ta lista jest nieskończona, bo co roku dochodzą nowe, tak samo jak lista nowych zawodów czy specjalności, która cały czas jest na bieżąco aktualizowana. Ale i to jest tak, że młodzi ludzie mają możliwości, mogą na przykład wyjeżdżać za granicę, nigdy wcześniej nie mieli takiej szansy, mając możliwość legalnej pracy w różnych krajach. Natomiast z drugiej strony są możliwości, ale jest bardzo mało instrumentów, które pozwalają tym młodym ludziom dokonywać świadomego wyboru. Ja obserwuję raczej takie zjawisko, że jest trochę rzucanie na głęboką wodę i są możliwości, ale radź sobie sam na przykład. I bardzo często wchodzi w grę szczęście. Bardzo często wchodzi w grę szczęście i różne jednak uwarunkowania też takie, nazwijmy to, strukturalne, bo pamiętajmy, że mówimy o różnych młodych, mówimy o młodych nie tylko, którzy pochodzą z Warszawy czy z innych dużych miast, ale mówimy też o młodych z terenów wiejskich, z małych miasteczek, z byłych miast wojewódzkich, gdzie te szanse trochę wyglądają inaczej, dostęp i informacja jest też trochę inna. W związku z tym ci młodzi są nierzadko pogubieni i to nie wynika, ja tutaj absolutnie nie zakładam niczyjej złej woli, to są procesy społeczne, na które nierzadko nie mamy wpływu, bo na przykład rodzice, którzy właściwie są takimi, można powiedzieć, życiowymi doradcami, to tak byśmy w socjologii to nazwali, młodych ludzi, właściwie sami nie mają dużej świadomości i dużej wiedzy na temat tych procesów społecznych na rynku pracy, które się dzisiaj dzieją. Bo funkcjonowali swego czasu w zupełnie innej sytuacji. Dokładnie tak. W związku z tym nie są w stanie tych swoich dzieci przygotować na pewne sytuacje i pewne zjawiska, więc trudno to mówić, jakby jest to do pewnego stopnia pewnie nieuniknione, że tak jest. Czyli poniekąd jest to poligon i dużo zależy od tego, kto z jakiego miejsca startuje, czy kto, mówiąc już zupełnie wprost, z jakiego miasta albo nie miasta startuje w przyszłość, w rynek pracy i przy okazji kogo spotka na swojej ścieżce. To ma znaczenie, przy czym też w każdym mieście, w każdej jakimś miejscu, skąd ta osoba wychodzi, też są, można powiedzieć, takie pomniejsze podziały, tak? Czyli ktoś może pochodzić z Mielca, ale w tym Mielcu na przykład też może pochodzić z bardzo różnej jakby warstwy społecznej. Mówię tutaj o Mielcu, gdyż jest to miasto, które niedawno w projekcie, w którym biorę udział, zaczęłam badać z zespołem badawczym właśnie z młodych w Centrum Lab. I rzeczywiście widać te podziały społeczne bardzo mocno, tak? To z jakiego liceum ktoś wyszedł, to już może w jakiś sposób nam mówić o tym, jak się potoczy jego dalsza ścieżka zawodowa na przykład. Chociaż to chyba nie jest nowy trend. Nie, to jest. Te różne progi startowe to jest chyba niestety w jakimś sensie jednak norma. No to jest klasyczna socjologia, tak? To są te podziały klasyczne, które do pewnego stopnia mogą się zacierać, ale niestety one dalej funkcjonują. Niestety, właściwie to nie chciałabym tego wartościować w żaden sposób. Tak po prostu jest i to się bardzo nie zmienia. My też sami jako ludzie bardzo nie zmieniamy swojego miejsca, na przykład w strukturze społecznej względem swoich rodziców. To nie jest tak. W amerykańskim stylu jest bardzo trudno zrobić karierę. W Polsce. Tak. Wracając na chwilę jeszcze do tych kategorii, od których zaczęliśmy, czyli pokolenie X, pokolenie Y, to wchodzące na rynek pracy przed rokiem 80. i to wchodzące na rynek pracy później. Bardzo często Urodzonych, wchodzących na rynek pracy już przed transformacją, po transformacji. Mhm. Bardzo często dwa te pokolenia przedstawia się jako przeciwstawne sobie byty. Z jednej strony lojalni pracownicy, absolutnie oddani pracy, z drugiej strony, jak pani wspomniała, ludzie, którzy jednak dążą do pewnego balansu między życiem zawodowym a życiem prywatnym i właściwie wychodzą z założenia, że w każdej chwili mogą zmienić pracę, bo się szczególnie do swojego pracodawcy nie przywiązują. Tak jak mówię, bardzo często przeciwstawia się obie te postawy jako zupełnie nie do pogodzenia. A może to jest jakaś siła, może pracodawca
sensowny, mądry, sprytny potrafi to wykorzystać. Oczywiście, że tak. Sensowny pracodawca jest w stanie wykorzystać każdy potencjał, a każdy człowiek, bez względu na to, czy jest z takiej czy innej generacji, czy ma zbiór innych cech społeczno-demograficznych, może być dużym potencjałem. W związku z tym jak najbardziej mądre zarządzanie i rozsądne zarządzanie może być tutaj, może powodować, że będzie to tylko zasób, a nie przeszkoda, że na przykład ja jestem, powiedzmy, osobą, która wchodzi na rynek pracy i współpracuje z osobą, która jest ode mnie 20 lat starsza na przykład, bo każdy ma inne spojrzenie, inne doświadczenia, ale to wszystko może się bardzo dobrze uzupełniać. A dlaczego w takim razie bardzo często obie te generacje pokazuje się jako zwalczające się klany? Z jednej strony młodzi ludzie, którzy mówią o tych nieco starszych kolegach, że przecież to nawet nie wie, co to jest Facebook, mój kolega z pracy, a z kolei ten starszy o swoim młodszym mówi, że jeszcze nic nie umie, a już jest roszczeniowy. Trudno powiedzieć, ta roszczeniowość w ogóle w Polsce jest bardzo duża. Niezależnie od generacji? Niezależnie od generacji ludzie lubią oczekiwać, tylko każdy ma te oczekiwania trochę inne. I wcale nie jest powiedziane, że starsze pokolenia nie są roszczeniowe, tylko one innego rodzaju potrzeby przejawiają. Natomiast powiedziałabym, że dyskurs konfliktu jest pewnie bardziej nośny niż jakiś taki dyskurs kompromisu. Ja bym też powiedziała, że pewne rzeczy są wyolbrzymiane. Na przykład zwróciłam uwagę na to, że z jakiegoś powodu cały jakiś taki obszar w ogóle HR, zasobów ludzkich i zarządzania zasobami ludzkimi HR-ów jakoś strasznie się przywiązuje do tego, żeby cały czas dyskutować o tych pokoleniach. Przy czym tych wyzwań jest też, te wyzwania są gdzie indziej też ulokowane. To nie jest tylko konflikt pokoleń, czy te różnice, czy w ogóle konflikty na przykład w miejscach pracy wcale nie wynikają tylko i wyłącznie z różnicy wieku. Jakby te podłoża są różne i to, z czym ja się zetknęłam, bo zanim się związałam tak bardzo silnie ze światem naukowym, to miałam kilkuletnie doświadczenie na takim otwartym rynku pracy, między innymi w agencji doradztwa personalnego. I też obserwowałam różne procesy takie społeczne na rynku pracy. I mam wrażenie, że pewne konflikty czy pewne wyzwania, z którymi wszyscy się mierzymy w miejscach pracy, trochę były składane na bakier tych różnic pokoleniowych, że ty jesteś generacja taka, to wszystko tłumaczy twoje, jakby to jest wytłumaczenie całe twojego zachowania. To się stało taką łatwą wymówką. Dokładnie, podczas gdy tak nie jest, tak? Znaczy to trochę nam, trochę właśnie powoduje, że umykają nam jakieś takie głębsze, myślę, refleksje na temat przyczyn czy powodów, dla których coś się wydarzyło, czy zachowujemy się tak, a nie inaczej. Te różnice mogą wynikać naprawdę z wielu, wielu innych czynników, zarówno społecznych, jak i bardziej pewnie psychologicznych, czynników związanych z płcią, z wykształceniem. Ja widziałam bardzo duże różnice w tym, jakie podejście do pracy mogą mieć osoby, które po prostu skończyły inne kierunki studiów. Tak? Znaczy taki socjolog wydawał mi się bardziej rozsądny czasami w podejściu do różnych rzeczy niż ktoś, kto na przykład, nie wiem, skończył tylko zarządzanie. Nie chcę powiedzieć tylko, nie chcę teraz absolutnie urażać osób, które skończyły zarządzanie, bardzo przepraszam, ale jednak mam tutaj na myśli takie spojrzenie bardziej społeczne, aniżeli tylko biznesowe na różne rzeczy. Ale zwracam tylko uwagę na to, jak wiele może być tych powodów, że jednak różnimy się w podejściu do pracy, w percepcji pewnych rzeczy i pewnie w swoich oczekiwaniach w stosunku do tej pracy. Gdzie w takim razie tkwią te najważniejsze wyzwania, te, o których pani wspomniała, które przykrywane są tą prostą wymówką, że pewnie chodzi o konflikt pokoleń, o konflikt generacji? Znaczy, one są dla każdego miejsca pracy też w jakiś sposób unikatowe, a dla wielu są pewnie uniwersalne. Ja widzę bardzo dużo wyzwań związanych cały czas z płcią, z tym, że jednak kobietom jest bardzo trudno godzić życie zawodowe i prywatne. Że i to zarówno w takich zawodach sfeminizowanych, reprezentowanych raczej przez kobiety, jak i w takich zawodach, gdzie tych kobiet nie jest dużo.
Właściwie trudno jest mieć na przykład rozchorowane dziecko, bo zwolnienie lekarskie, bo jakieś inne rzeczy. Takie tutaj zjawiska widzę. Myślę, że tych wyzwań jest całkiem sporo. Myślę, że pewnie inne problemy będzie miał drobny przedsiębiorca z miasta średniego, na przykład. Z Mielca na przykład. Tam jest bardzo mało drobnych przedsiębiorców. Tam jest strefa ekonomiczna, która też ma swoje wyzwania. Ale więcej tych drobnych przedsiębiorców i usług jest pewnie w Słupsku, to jest drugie miasto, które badamy. I tam, miasto, które blisko jest morza, może mieć problem z tym, że nie ma pogody na przykład latem, więc... Dochodzę do wniosku, że temat, który dziś podjęliśmy, czyli różnice generacyjne na rynku pracy, jest tematem wtórnym. Drugorzędne, że są istotniejsze, o których powinniśmy rozmawiać. Nie chciałabym tego tak wartościować. Ja się nie obrażam, bo nie o to chodzi. Myślę, że wszystkie tematy, jakby wszystkie wątki są tak samo ważne. Myślę, że tylko nie należy pewnych rzeczy upraszczać. Jakby to nie powinno być uproszczenie i wymówka na wszystkie bolączki, jakie dotykają rynek pracy, bo my ciągle tak. Jeżeli mówimy o Polsce, my ciągle mamy problem z innowacyjnością, ciągle reprodukujemy jakieś schematy, które przychodzą do nas na przykład z krajów bardziej rozwiniętych. Nie ma jakby oddolnych, czy są oddolne inicjatywy, ale oczywiście one oczywiście występują, tylko niekoniecznie się przebijają. W związku z czym więcej jest takiego przyjmowania i właściwie implementowania jakichś takich zachodnich rozwiązań. Przy czym one nie zawsze się sprawdzają, bo właśnie ten kontekst społeczny jest inny. Natomiast myślę, że każde wyzwanie i pewnie każdy obszar jest tutaj tak samo ważny. W zależności od tego, na czym tak naprawdę, na co położymy nacisk. Na zakończenie chciałbym jeszcze do tych młodych wrócić, o których mówiliśmy przez chwilę. Pani wspomniała, że z jednej strony to są ludzie, którzy słyszą na starcie swojego zawodowego życia, że łatwo nie będzie, że jak się zmieni jeden pracownik, to można go zastąpić bez problemu innym. Z drugiej strony to są bardzo często ludzie, którzy wychodzą z założenia, że pracodawcę też można w każdej chwili zmienić. Jak to rozumieć? To się dla mnie jakoś nie łączy. Oni czasami się nie przywiązują do tych pracodawców, bo wiedzą, że każdy może z siebie zrezygnować. Natomiast to jest też tak, że człowiek więcej niż kiedyś potrzebuje czasu na poszukiwanie, w ogóle poszukiwanie. Właśnie to jest trochę to, o czym zaczęliśmy mówić na początku. Jest bardzo dużo możliwości. Jest całe spektrum możliwości, o których nie zawsze ludzie młodzi wiedzą, bo oni do niektórych mają większy dostęp, do niektórych mniej. Mam tutaj na myśli nawet informacje o tym, jakie nie zawsze nawet dobrze potrafią zdiagnozować swoje własne preferencje w zakresie tego, co chcą robić, a czego robić nie chcą. W związku z tym tak naprawdę nie do końca te pierwsze prace nie zawsze są właściwie tymi najlepszymi, które w ogóle chcieliby podjąć, ale z drugiej strony to też jest tak, że właściwie człowiek potrzebuje trochę zdefiniować sam siebie na tym rynku pracy. Teraz na przykład nie mówi się o wejściu na rynek pracy jako jednorazowym wydarzeniu. Mówi się o całej fazie cyklu życia, takim procesie, który właśnie jest taką trochę sekwencją różnych stanów i zmian, które się dokonują na tym rynku pracy. Natomiast jeszcze chciałabym na koniec powiedzieć o jednej różnicy, której nie powiedziałam, mianowicie o przede wszystkim branżach i sektorach. Tutaj trochę inna perspektywa jest osoby, która będzie poszukiwać pracę w takich bardzo niszowych i potrzebnych, takich, na których jest duży popyt w miejscach pracy, a trochę inaczej będzie, gdzie rynek jest przesycony i tych młodych jest na przykład dużo, wielu na jedno miejsce. Niestety tego wątku już rozwinąć dzisiaj nie zdążymy. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję o młodych również na rynku pracy, a także o tych nieco starszych. Justyna Sarnowska, socjolog Uniwersytet SWPS i Młodzi w Centrum Lab. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio.
Radio 24. Powiedzmy sobie jasno, rozmawiać zawsze warto. W każdy poniedziałek o 19.15 czekam na Państwa z dawką ważnych, ciekawych i kontrowersyjnych tematów. Zajrzymy do świata polityki, kultury i ekonomii. Pokażemy, od czego warto zacząć dobry tydzień. Eksperci i uczestnicy życia publicznego opowiedzą nam, jak widzą świat swoimi oczami. Powiemy sobie jasno, co ich uwiera, co im przeszkadza, ale także co ich inspiruje i porywa w życiu. To program, w którym poczują Państwo pasję, dociekliwość i dostaną cotygodniową dawkę pozytywnych emocji. Powiedzmy sobie jasno. Serdecznie zapraszam, Joanna Miziołek. Polskie Radio 24. Po co nam dyplomacja? Jak rozwiązywać konflikty? Z kim zawierać sojusze? Świat wokół nas wciąż się zmienia. Warto o tym rozmawiać, a najlepiej przy kawie dyplomatycznej. Ta w Polskim Radiu 24 jest aromatyczna i świeża. Kawa dyplomatyczna. Wtorek, 19.15. Zapraszam, Grzegorz Dziemidowicz. Polskie Radio 24. Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, a także Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan oraz Armenia, Gruzja i Azerbejdżan. O tych państwach rozmawiam z moimi gośćmi w niedzielę o 10.15 w Polskim Radiu 24. Magazyn 7 Dni Wschód to najważniejsze wydarzenia w krajach byłego Związku Radzieckiego. To rozmowy o ich stosunkach z Polską i innymi państwami Unii Europejskiej. Zapraszam w niedzielę o 10.15 do Polskiego Radia 24. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Sztorm na Bałtyku. Na Pomorzu silny wiatr z północy i zachodu wieje w porywach z prędkością do 100 km na godzinę. We Władysławowie, Helu, Gdyni, porcie północnym w Gdańsku i Sobieszewie woda przekroczyła stan alarmowy. Wisła w Ujściu osiągnęła natomiast stan ostrzegawczy. Wiatr ma osłabnąć dopiero dziś po południu. Mimo cofki na Zalewie Wiślanym nie ma na razie zagrożenia powodziowego na Żuławach. Poziom wód w rzekach Elbląg i Pasłęce nieznacznie wzrósł. Problemy mogą być, gdy wiatr na Żuławach przyspieszy. Służby monitorują sytuację. Na Pomorzu miejscami silnie pada śnieg. Widać zwiększone zainteresowanie zakupem sprzętu narciarskiego. Wynika z danych serwisu ogłoszeniowego OLX.pl. W listopadzie pojawiło się w nim 30 tysięcy zapytań dotyczących m.in. używanych nart i kijków. Początkujący narciarz, który chce skompletować zestaw używany przed wyjazdem w góry, powinien się liczyć z kosztem około 2000 zł, powiedziała Aleksandra Kubicka z OLX.pl. Nie mówię tutaj o odzieży, tylko o samym sprzęcie. Więc można znaleźć bardzo dobre narty po jednym, po dwóch sezonach, które są o połowę tańsze niż te narty ze sklepu. To trochę jak z zakupem samochodu. Możemy kupić auto prosto z salonu, ale zaraz po wyjeździe ono traci wiele ze swojej wartości. Tak samo jest z nartami. Aleksandra Kubicka dodaje, że dość mało ogłoszeń dotyczy nowego sprzętu. Nowego sprzętu jest mało, bo głównie to się dzieje w sklepach. Co ważne, nie kupujemy nart przez internet. Przez internet polujemy na super okazje, oglądamy stan nart na zdjęciu, ale spotykamy się ze sprzedawcą, dokładnie oglądamy krawędzie, dokładnie sprawdzamy stan ślizgu. Bardzo popularne są narty używane, te 120. To są narty dziecięce, juniorskie, bo najczęściej tak właśnie rodzice przygotowują dzieci do pierwszej przygody na nartach. Rodzice przygotowujący dzieci do wyjazdu w góry muszą się liczyć z wydatkiem około 1000 zł. Kupią za to narty, kijki, kask. Aleksandra Kubicka dodała, że z roku na rok widać większe zainteresowanie zakupem używanych nart biegowych. Aukcja dzieł sztuki i sprzedaż kalendarzy ze zdjęciami aktorów i ich zwierząt. W Warszawie odbyła się 9. akcja Wielcy Małym. Artyści pomagają zwierzętom przed zimą. Zgromadzone środki trafią do 7 schronisk w całej Polsce. Pomysłodawczyni akcji Beata Pawelczyk-Błasiak powiedziała, że co roku wybrane najuboższe schroniska w Polsce otrzymują pomoc w postaci darów. Akcja ma również promować przyjmowanie zwierząt ze schronisk. Miejscem zwierząt nie jest schronisko, tylko dom. Tam są przez chwilę. Ale tak długo jak tam są, potrzebują dobrą karmę.
pełną opieką weterynaryjną, lepsze warunki życia, w sensie koce, dobre kojce. Patronatem honorowym akcji objęła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która przekazała na aukcję naszyjnik. Prezydentowej Agaty ma 2500 po raz pierwszy, 2500 po raz drugi, 2500 po raz trzeci sprzedane! Za tomik Wisławy Szymborskiej z jej autografem darczyńca zapłacił 4600 zł. Można było kupić też dzieła artystów, m.in. Franciszka Maśluszczaka, Bogny Gniazdowskiej i Andrzeja Biernackiego. W uroczystej gali połączonej z aukcją wzięli udział aktorzy, których zdjęcia pojawiły się w specjalnie wydanym kalendarzu, m.in. Edyta Jungowska i Antoni Królikowski. W ciągu 8 poprzednich edycji udało się zebrać ponad 650 tysięcy złotych. Schroniska otrzymały także, poza innymi darami, ponad 130 ton karmy, której wartość to 800 tysięcy złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Ludzie gospodarki. Dominik Olęcki, to jest program Ludzie Gospodarki, w którym rozmawiamy z ludźmi biznesu, z tymi, którzy osiągnęli już sukces albo przed którymi ten sukces jest na wyciągnięcie ręki. W studiu Polskiego Radia 24 gość Artur Racicki, przedsiębiorca, twórca startupów i wykładowca. Zanim został pan przedsiębiorcą, pracował pan jako hydraulik w Kanadzie, zbieracz szklanek w Londynie, cyklinarz podłóg w Belgii, menedżer restauracji w Cambridge. Ma pan bardzo bogate i różnorodne CV. Tak, a to, dlaczego ja pracowałem, to między innymi po to, żeby móc się samodzielnie utrzymywać na studiach albo zainwestować w swoje pierwsze biznesy, bo po to wyjeżdżałem za granicę, żeby zarobić pieniądze. Na początku na przykład jeździłem na takie prace typowo fizyczne, typu cyklinowanie podłóg, zbieranie szklanek, czy tam barmanowanie, kelnerowanie. Te pieniądze odkładałem i między innymi na studiach, na czwartym roku studiów z kolegami założyliśmy pierwszą firmę taką z prawdziwego zdarzenia, spółkę z o.o., która to się okazała lekkim, można powiedzieć, niewypałem, a to dlatego, że z braku doświadczenia źle policzyliśmy koszty, źle policzyliśmy przychody. W skrócie mówiąc, założyliśmy kafejkę internetową i założyliśmy, że wszystkie komputery będą wykorzystywane przez klientów przez 70% czasu. A się okazało, że są wykorzystywane przez 30% czasu, więc po 3 miesiącach straciliśmy wszystkie pieniądze i straciliśmy płynność finansową, więc musieliśmy się szybko ratować i zaczęliśmy biegać po mieście, to było w Lublinie, i szukać klientów na strony internetowe, bo to też potrafiliśmy robić. I tak naprawdę ta kafejka oczywiście jeszcze trochę była, ale ten biznes można było powiedzieć, że był w odejściu, no bo internet się pojawiał w coraz to większej ilości miejsc, ale te pieniądze, których pan wspomniał, one mi zawsze były potrzebne do czegoś. Nie do konsumpcji, tylko do tego, żeby odłożyć i zainwestować. Miał pan taką zdolność, wrodzoną zdolność oszczędzania? Tak. Ja zawsze miałem zdolność oszczędzania, ponieważ te rzeczy, które mi się bardziej podobały, albo rzeczy, które chciałem osiągnąć, czy kupić nawet, zazwyczaj były droższe i po prostu wymagały trochę skumulowania pieniędzy. W sensie celowałem wyżej, więc nie zadowalałem się zwykłą konsumpcją taką, nawet jako dziecko. A każda porażka, w tym porażka biznesowa, jest też dla nas cennym doświadczeniem. Tak było pewnie w pana przypadku. Nauczył się pan czegoś? No na pewno. Tu w tym wypadku nauczyłem się tego, że tak jakby tabelki przyjmą każdą cyfrę. Co z tego, jeśli one, te cyfry, po prostu nie mają odzwierciedlenia później w rzeczywistości. Więc Excel wszystko przyjmie, ale podchodźmy do niego z jakimś takim trochę dystansem jednak i zakładajmy, że nie wszystko będzie takie kolorowe, jakbyśmy chcieli. A chciał pan zawsze pracować na swoim, czy pojawił się też w pana karierze taki etap, gdzie pracował pan dla kogoś, na etacie na przykład? Był taki krótki epizod, to może opowiem, bo to jest historia. Po tej kafejce internetowej, tam było 9 wspólników, którzy łącznie zebrali 100 tysięcy złotych na biznes i tak dalej, no ale później ten biznes nie był w stanie nas utrzymać, więc... Zbyt wielu wspólników, to też jest oczywiście rozdrobnienie, za dużo wspólników, to też nie jest dobre rozwiązanie, wręcz nawet bardzo złe na samym początku, ponieważ nie można zakładać, że 9 osób się nagle w równy sposób zaangażuje w biznes. Zazwyczaj to są takie 2, 3 osoby, które są siłą napędową. No ale ja po studiach po prostu postanowiłem, że sprzedam chłopakom za symboliczną kwotę moje udziały w firmie. Tak też się stało. I tak się stało i wyjechałem do Anglii.
pracować do Cambridge, pracować jako menadżer restauracji. Dostałem taką propozycję. To był 2004 rok, czyli zaraz po uwolnieniu granic. Oni otworzyli te granice, ja dostałem super fajną ofertę, posiedziałem tam półtora roku, odłożyłem prawie 60 tysięcy złotych, które zainwestowałem w startup sport24.pl. To był serwis internetowy, gdzie zaangażowanych było 280 łącznie redaktorów takich społecznościowych, którzy odwiedzali różne imprezy sportowe, lokalne w różnych miastach i tak dalej. Bardzo fajnie się ten biznes rozwinął i ja sprzedałem, szukałem inwestora, bo mi się pieniądze skończyły. My tak jakby stworzyliśmy stronę i tak dalej, ale tam były takie koszty, że nie byliśmy w stanie ich pokrywać z przychodów. I sprzedałem 51% udziałów grupie mediowej, w której to, która to była taką małą korporacją, która to jednocześnie nas wchłonęła, więc to była moja przygoda z pracą, powiedzmy, na jakimś tam etacie, ale de facto rozwijałem tam ten startup, który stworzyłem, ale też zostałem dyrektorem rozwoju nowych mediów, więc miałem styczność z innymi projektami w obrębie tej organizacji, ale to nie był mój świat zupełnie. Mój świat to jest tworzenie startupów, przedsięwzięć takich niezależnych, na które mam wpływ, na których rozwijam wpływ. A tak z perspektywy czasu sprzedaż większości udziałów to błąd, to jest bardzo duże ryzyko. To był największy błąd, tak, oczywiście w tamtym czasie, no bo co się wydarzyło dalej? Powiem parę cyfr. Wycena spółki była wtedy 400 tysięcy złotych. Więc 200 tysięcy złotych trafiło po części do nas, założycieli, bo jeszcze miałem wspólnika, Michała Gorajka, po części do spółki na rozwój w formie pożyczki. To już w ogóle science fiction. I teraz dalej przyszedł kryzys 2008 roku, gdzie wszystkie grupy mediowe dostały, miały ciężki czas. I akurat ta grupa mediowa zrezygnowała z inwestycji w digital, czyli w nowe media, a rozwijała tradycyjne. Więc szybka decyzja była tego, żeby nie dofinansowywać, nie rozwijać akurat tego obszaru, którym ja się interesowałem. I co się wydarzyło? No oni mieli kontrolę, więc de facto nie mogłem nic robić, więc stamtąd odszedłem i dosłownie po roku czy po półtora roku sprzedałem swoją resztę udziałów za jedną złotówkę. Więc inwestor dominujący absolutnie ma największy wpływ na biznes i oddając kontrolę na tak wczesnym stadium rozwoju biznesu, oczywiście jesteśmy uzależnieni od inwestora. I to nie zawsze jest źle. W moim wypadku było to źle, ale... Nieprzemyślane, tak? Można było to inaczej zrobić. Ale to też znowu piękna nauka na przyszłość. Kolejny startup z social wifi i tutaj struktura inwestorów, taka, którą sobie gdzieś tam od początku zaplanowałem i wymarzyłem. I to się wszystko trzyma w tej chwili kupy, ale to dlatego, że po prostu ja już miałem te doświadczenia, tak? Wiedziałem, z czym się je współpracę z inwestorami. A była przerwa między jednym a drugim startupem? Miałem dość na przykład własnego biznesu? Była taka chwilowa przerwa. Zacząłem doradzać dużym spółkom w obszarze sprzedaży w internecie, w obszarze e-commerce'u. Także to były bardzo fajne projekty. Tylko to były projekty typu pół roku, gdzie miałem konkretne zadanie do zrobienia. I zajmowałem się kolejnym projektem, ale to był taki czas trochę na odetchnięcie i przemyślenie spraw na nowo. Założyłem później agencję interaktywną i dopiero od tego momentu tak jakby uniezależniłem się znowu od wszystkich okoliczności dookoła. Stworzyłem znowu serwis internetowy, jeden, drugi, trzeci, jeden zdobył nagrodę najlepszego serwisu roku. Bardzo dużo determinacji, bardzo dużo też pasji w tym wszystkim, co robiłem, bo bez tego nie da się po prostu na takich wysokich obrotach pracować i dawać siebie wszystko. To nie jest praca tak jak na etacie 8 godzin dziennie. Zdecydowanie więcej? No nie, no, bywa więcej. Bywa. Zazwyczaj to jest bardziej 10 godzin dziennie, ale bywają takie momenty, że na przykład jest projekt do dowiezienia i przez 3 dni właściwie się nie śpi. Tak, bo trzeba dokończyć i wtedy można powiedzieć, że pracujesz 16 godzin, 18 godzin i naprawdę
trzeba zasuwać. Tylko motywacja jest inna, więc też siły są inne. Jest ten nowy startup i zajmuje się on czym dokładnie? Są dwa startupy równolegle. To też jest ciekawa sytuacja. Pierwszy startup, ten, który, o którym mówię, powstał 3,5 roku temu i to jest Social Wi-Fi. I Social Wi-Fi dostarcza usługę opartą o technologię bardzo znaną, bo Wi-Fi jest na rynku już 16 lat. Wi-Fi jest w każdym urządzeniu, w każdym smartfonie. Wi-Fi mamy właściwie w domu, w pracy i na często przystankach. Na przystankach. Tak, my na przykład na przystankach też montujemy. Ale jest w hotelach, w restauracjach, w centrach handlowych, w sieciach handlowych, w różnych sklepach i tak dalej. I właśnie my dostarczamy do tych miejsc, do tych lokalizacji Wi-Fi, tylko tak zwane inteligentne Wi-Fi, czyli takie Wi-Fi, które nie służy tylko temu, żeby udostępnić po prostu internet, tylko służy do tego, żeby między innymi z osobami, które korzystają z Wi-Fi, się móc skomunikować. W jaki sposób? I tutaj dam taki przykład z hotelu. Jesteśmy sobie w hotelu, opuszczamy ten hotel, czyli rozłączamy się z Wi-Fi i 12 godzin później dostajemy z hotelu maila. Dziękuję, że był pan w hotelu. Proszę ocenić, jak był pan obsłużony przez naszą obsługę od 1 do 5. I mamy taki chociażby system do oceny jakości. Klikamy sobie gwiazdkę i później jeszcze możemy wpisać swój komentarz, czyli napisać, co nam się podobało, co nam się nie podobało. To dalej trafia do hotelarza. On może odpisać osobie, która zostawiła ten komentarz, więc jest narzędzie do dwustronnej komunikacji, co jest innowacją na rynku, bardzo ważną, bo można komunikować się z osobami. Ale bo wiele osób jest po prostu w hotelu, czy to w restauracji, anonimowym. A dzięki naszej usłudze identyfikujemy tego użytkownika Wi-Fi i dajemy narzędzie do komunikacji. Co w przypadku niezadowolonego klienta może być znaczące. Znaczące dla usługodawcy. Tak, niektórzy mówią, że nasze narzędzie jest takim narzędziem prewencji. Zanim coś się wydostaje niebezpiecznego do sieci, typu jakiś niepochlebny komentarz na Facebooku, czy tam informacja na TripAdvisora, która trafia, to my mamy szansę zareagowania dzięki temu, że ten klient napisze do nas, że coś było nie tak. To my mamy faktycznie czas. I to wpływa na przykład na scoringi, tak zwane oceny jakości pobytu na TripAdvisorze. To jest taki serwis, z którego często korzystamy, kiedy gdzieś idziemy do restauracji, czy wybieramy hotelu, gdzie chcemy sprawdzić, co nam się podoba. To dzięki integracji naszej usługi z tym akurat serwisem podnosimy ten scoring danego hotelu czy restauracji w tym serwisie. Ze względu na to, że poprawiamy jakość obsługi, dajemy narzędzie do komunikacji, narzędzie do takiej prewencji, tych informacji, które mogłyby się wydostać niepochlebnych no po prostu do sieci. No właśnie, tutaj padło hasło innowacji, innowacyjne rozwiązanie. Bez tego trudno dzisiaj o sukces? No innowacja daje tą możliwość, że wchodzimy z czymś nowym na rynek i oczywiście są innowacje, które w ogóle nie mają popytu tak zwanego, czyli ludzie często wymyślają rzeczy, które nam nie są potrzebne. No i z takimi innowacjami jest problem. Ale jeśli wymyślamy coś, co usprawnia, czy rozwiązuje jakiś nasz problem faktycznie istniejący, no to te innowacje rzeczywiście mogą przyspieszyć tak jakby rozwój biznesu, bo wchodzimy z czymś nowym, ciekawym, co rozwiązuje problem. Można oczywiście kopiować pewne rozwiązania, ale wtedy to nie jest innowacja. No właśnie, innowacja powinna być globalna. Czy może być też lokalna? No, ja wyznaję taką zasadę, że w przypadku startupów, szczególnie, bo tutaj to słowo innowacja często się przykleja do startupu, czyli do firmy, która jest innowacyjna, szuka modelu biznesowego, bo ona jeszcze nie znalazła, ale szuka jakiegoś rozwiązania i ta usługa, czy ten produkt jest skalowalny globalnie. Z założenia, tak? Czyli nie można patrzeć na ten biznes w ten sposób, że okej, robię go na rynek polski. Bo to by oznaczało, że jest jakiś z nim problem, że on jest nieskalowalny, ten biznes. Więc innowacja, startup, skalowalność to są takie rzeczy, które idą ze sobą w parze. A co jest najtrudniejsze w założeniu startupu? Sam pomysł? Ja bym powiedział tak, że pomysł w ogóle nie ma znaczenia. To może jest kontrowersyjne, co mówię, ale pomysłów ludzie mają mnóstwo. Budzą się z pomysłami, śnią o ciekawych rzeczach, często innowacyjnych. Te rzeczy, o których często my sobie myślimy w domu, każdy z nas, to są często innowacyjne rozwiązania. To nie jest istotne, co my sobie wymyślamy, tylko egzekucja jest istotna.
czyli faktyczne podjęcie decyzji, ja to robię, i później krok po kroku po prostu dowożenie tego kolejnego etapu, krew, pot i ból takiego rozwoju biznesu jest ważniejsze, czyli ta determinacja, pasja, bo na długą metę, jak robimy coś, w co nie wierzymy, albo naprawdę tak tylko wymyśliliśmy to pod kątem biznesowym, ale w co nie wierzymy, to też się wysypie. Więc pomysł absolutnie jest bardzo mało istotny. Determinacja i egzekucja. Sam pomysł nie jest najważniejszy, mówi Pan, w tworzeniu startupów. Ważna jest konsekwencja i determinacja. A jeżeli ten pomysł nie będzie najlepszy, to tylko to wystarczy, żeby odnieść sukces? Absolutnie. To może wystarczyć, żeby odnieść sukces, a nie odwrotnie. W sensie sam pomysł nic nie znaczy, jeśli nie umiemy go dowieść, a nawet coś, co jest średnie, a mamy wielką determinację i w to wierzymy, że to można wprowadzić na rynek, to jesteśmy w stanie to zrobić. To nie mam co do tego wątpliwości. Jest masa takich przykładów na rynku, że nawet średnie pomysły się przebijają, jeśli po prostu stoją za to ludzie, którzy w to mocno wierzą i tak jakby chcą, to bardzo im zależy, żeby wprowadzić to na rynek. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie, nie wiem, czy się Pan z tym zgodzi, ale panuje moda na startupy, na zakładanie własnych prężnie działających firm, w przyszłości przynajmniej. A jak się do tego zabrać? Co zrobić? Od czego zacząć? Tak naprawdę na początku wystarczy własna działalność gospodarcza od strony takiej formalno-prawnej. Własna działalność gospodarcza albo założenie spółki z o.o., co też zajmuje dosłownie jeden dzień, później tylko trzeba czekać chwilkę na dokumenty i to nie kosztuje dużo. W przypadku spółki z o.o. no to jest 5000 zł kapitału zakładowego. W przypadku działalności gospodarczej to jest nic, w sensie no, trzeba opłacać składki na ZUS, więc od strony formalnej. I tyle. Ja rekomenduję jednak inną drogę. Zanim w ogóle się zajmujemy formalnymi rzeczami, to po prostu trzeba coś zrobić. I najlepiej to zrobić swoim sumptem, nie myśląc o inwestorach, tak zwane family and friends money ewentualnie, czyli gdzieś tam jakieś pieniądze od rodziny pożyczyć i żeby mieć po prostu na przetrwanie. Ale nie każdemu uda się też zebrać odpowiednią sumę. Tak, ale czasami no, często jest tak, że ten pierwszy projekt to po prostu trzeba na przykład zakodować stronę internetową, czyli jak nie mamy takiej umiejętności, a mamy pomysł, no to trzeba znaleźć jakiegoś programistę, z którym się dogadamy, którego polubimy i z którym po prostu usiądziemy i to zrobimy. Ja przygotuję treści, ja przygotuję mechanikę, on zaprogramuje i po prostu zrobimy jakąś pierwszą tak zwaną MVP, czyli taką podstawową stronę, którą już możemy światu pokazać. Po to się nie wstydzić, no albo nawet się trochę wstydzić, ale warto wypychać projekty jak najszybciej, żeby ujrzały świat podzienne, bo lepiej je szybko poprawić, zebrać feedback, czyli opinie z rynku, żeby ludzie po prostu szybko powiedzieli, to jest fajne, to jest niefajne. I wtedy poprawiamy i robimy kolejną iterację i kolejną po to, żeby właśnie jest taki ciekawy błąd, często popełniany przy startupach, że ktoś bardzo długo dopracowuje swój projekt. Bardzo długo, bo jest taki dokładny, skrupulatny i w ogóle z perfekcjonistą. A tu nagle ktoś go ubiegnie. Ubiegnie go, albo się okaże, że on poświęcił temu rok czasu, a w ogóle rynek nie ma na to ssania, czyli nie ma zapotrzebowania na taki rynek. No i co wtedy? No, lepiej po miesiącu coś wypuścić i zderzyć się z tą rzeczywistością, ze ścianą, że na przykład ktoś tego nie potrzebuje, niż stracić rok. A to się też często dzieje, więc żeby założyć startup, potrzeba trochę chęci, po prostu czasu i po prostu trzeba wykonać pewną czynność. Ja powiem taką ciekawą historię, bo poza Social Wi-Fi'em ja mam drugi startup o nazwie Cydia i my tworzymy inteligentne meble do przestrzeni miejskiej czy biurowej. To są meble, które są solarne, zasilane energią słoneczną. W środku są akumulatory i przy tych ławkach solarnych na przykład można podładować telefon komórkowy i można skorzystać z Wi-Fi. Czyli wyobraźmy sobie, że jesteśmy w parku, idziemy sobie, możemy usiąść na ławce, podładować telefon, czy skorzystać z Wi-Fi. No, takie rozwiązanie zaspokajające potrzeby mieszkańca miasta, czy wsi, no, czy biura, czy centrum handlowego. I ja tego nie wymyśliłem. Przyszedł do mnie inżynier z AGH, Piotrek Hołubowicz, mój wspólnik, powiedział z Krakowa. Z Krakowa, tak, z Krakowa. I on powiedział, słuchaj Artur,
Mam ławkę, ona jest fantastyczna, bo jest niezależna w prąd. Można ją postawić, nie trzeba podpinać prądu miejskiego i tak dalej. Ona ładuje akumulatory i można ładować sobie telefony. I chciałbym do tej ławki wykorzystać twoje Wi-Fi. Stąd ten związek z moim social Wi-Fi, z moim tym pierwszym startupem. I ja powiedziałem, super fajne, dałem mu nasze Wi-Fi, on to zamontował i po krótkim tam czasie przyszedł do mnie i mówi, słuchaj Artur, no mam ławkę, mam ładowanie telefonu, wszystko fajne, jest już internet, ale nie potrafię tego sprzedać na rynek. Może mi pomożesz? Ja mówię, ten projekt jest tak fantastyczny, że bardzo chętnie się za niego zabiorę, tylko po prostu musimy parę zmian zrobić. Na przykład nową linię ławki, która będzie bardziej pasowała do klienta, czyli dla miasta, czy tam dla biurowca. A druga sprawa, ja wezmę na siebie budowanie tych relacji takich biznesowych. No bo tu chodzi właśnie o kompetencje, dobrać kompetencje. On jest inżynierem, on jest trochę twórcą, tak? A ja lubię zajmować się też tymi takimi egzekucyjnymi rzeczami, czyli przygotować strategię komunikacji, marketing, pójść do klienta, pokazać mu to, ale też pracować nad produktem, nad jego wyglądem, feature'ami. A on jest od wykonania, tak jakby dowiezienia tego, żeby to po prostu to, co sobie wymyśliliśmy, że to działało. No i się połączyliśmy siły, ja zainwestowałem swoje pieniądze prywatne, trochę zainwestowałem social Wi-Fi na nasz startup i Piotrek i stworzyliśmy firmę, tak? Więc tutaj było zderzenie takich okoliczności, że był pomysł, ale trudno było go po prostu wprowadzić na rynek, nawet był już produkt, bo brakowało pewnych kompetencji. Więc dobrze się też łączyć w pary, tak? Czyli dobrze, jak na przykład jesteśmy informatykiem, często nie mamy tych interdyscyplinarnych umiejętności, dobrze znaleźć kogoś, kto po prostu będzie potrafił zrobić marketing, sprzedaż, pójść z tym na rynek. Jakiegoś humanistę na przykład. Humanistę, dokładnie. Albo humanista ma fajny pomysł technologiczny, co się bardzo często zdarza. Ale nie wie jak go... Ale nie wie jak stworzyć, zakodować, albo nie jest inżynierem, nie umie tego wyprodukować, zgiąć blachy. Nie zna się na liniach produkcyjnych, nie wie, że stal trzeba cynkować, żeby nie zardzewiała. Ja się tych rzeczy uczę dopiero przy okazji, no ale Piotrek to wie. No. Jest i drugi startup, który odnosi sukcesy. To jest niesamowite, że on właściwie od dnia powstania jest rentowny. W Social Wi-Fi musieliśmy ponad 3 lata czekać na to, żeby stać się rentownym biznesem, bo tam to polega na tym, że tam są opłacone abonamenty co miesiąc, są spore koszty, bo jest dział deweloperów i tak dalej. Tam trzeba było dużo czasu i pieniędzy włożyć, zanim staliśmy się rentownym startupem. Natomiast w CD właściwie od założenia spółki po 2 miesiącach mieliśmy już sprzedaż ławek do bardzo dużych, znanych podmiotów, więc to szybko bardzo się wydarzyło i ten biznes już jest rentowny. Po zaledwie 5 miesiącach. Najtrudniejszy jest pierwszy rok dla startupów. Większość zakładanych przez Polaków firm nie przetrwała nawet pierwszego roku swojej działalności. Po pierwszym roku się mówi, że pierwszy rok to był łatwy i trudny jest ten drugi, a po drugim, że ten trzeci. Ja bym powiedział, że pierwsze 3 lata są takie kluczowe. Statystyka jest taka, 95% startupów nigdy nie staje się rentowna, czyli nigdy nie przechodzi, nie ma większych przychodów niż koszt. To jest po prostu przerażające. Nieważne, ile one tam w czasie były, większość z nich faktycznie pada, bo jakieś 80% tych spółek pada po pierwszym roku, czyli nie jest w stanie po prostu złapać jakiejkolwiek trakcji. Trakcja to jest po prostu łapanie przychodów. A to jest domena tylko polskich startupów? Nie. Zupełnie nie odbiegamy od całego świata. To jest taka statystyka światowa. Więc biorąc się za startup, trzeba mieć w głowie, że jest to duże ryzyko. Szczególnie z tym ryzykiem mają właśnie problem osoby, które są w korporacjach, no bo jak one mają stabilny przychód co miesiąc i znają takie informacje, tak słuchają takiego Racickiego w radiu i on mówi, słuchaj, 8 na 10 startupów po roku pada, no to zastanów się tak? Zanim złożysz wypowiedzenie. Dokładnie, zastanów się, zanim złożysz wypowiedzenie. Jak jest to na przykład para i są małżonkowie i oboje mają stabilną pracę, no to jest łatwiej jednej osobie zaryzykować, o ile ta druga osoba wspiera. I oczywiście nie tylko tak jakby gwarantuje tą bazę finansową, ale jeszcze wspiera, to super. A da się pogodzić i pracę na etacie i tworzenie własnego startupu? Ja bym powiedział, że się nie da. Nie da. Patrząc na to, ile czasu muszę poświęcić na pracę i tak naprawdę ciężką pracę, no to to jest nie do zrobienia. Na etapie, znaczy można zrobić pewne jakieś pierwsze przymiareczki, tak? W sensie jakieś tam biznesplany, Excele, troszeczkę się zastanowić, ale jak już
dojdzie do tego momentu, że już trzeba zacząć pokazać na rynku ten startup, później go modyfikować. Tu już potrzebne jest dużo czasu. Nie sądzę, żeby to było możliwe. Zdarza się, znam może z dwie osoby takie, a znam dużo osób, którym się to udało, ale raczej udaje się tym osobom, które po prostu odeszły z korporacji i po prostu się poświęciły startupom. To znam takie osoby, które osiągnęły sukces. Chociażby też mój kolega Tomek Plata, który odszedł z jednej grupy mediowej, zrobił dwa startupy, które mu nie wyszły. I dopiero trzeci, który w tej chwili się okazał wielkim sukcesem. Do trzech razy sztuka. Niesamowite. Słuchajcie, w Stanach statystyki mówią, że po pierwsze, średnio tym osobom, którym najlepiej wyszły startupy, takim, które tam setki milionów dolarów mają wyceny spółek, 6 razy wcześniej się noga podwinęła. Czyli 6 różnych prób robili, zanim ta 7 po prostu wyskoczyła. To jest jedna statystyka. Druga statystyka ze Stanfordu, że najlepszymi startupowcami, menadżerami takich nowych spółek innowacyjnych są mężczyźni w wieku 35 lat. Nie 15 czy 20, bo my znamy te historie Facebooka i tak dalej, gdzie się mówi o młodych ludziach, którzy zarobili nie wiadomo ile milionów. To są przypadki, to są bardzo mało, bardzo mało ich jest. Najczęściej to są, statystycznie mówisz, że to jest mężczyzna 35 lat, a dlaczego? Bo on tak, ma doświadczenie, ale jeszcze ma skłonność do ryzyka. Często jeszcze nie założył rodziny w Stanach akurat, tak? Więc to jest idealna kombinacja cech, które pozwalają osiągnąć sukces. W Polsce zauważmy, że startupów się czepiają najczęściej młodzi i jak im się coś noga podwinie, to od razu są przez wszystkich pałowani przez głowę. Tak, o, to ten, co poniósł porażkę. W Stanach to powiedzieli, stary, super, dobrze, że podjąłeś decyzję, próbę, co się teraz nauczyłeś, to po prostu ci zaowocuje w przyszłości. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. To będzie czas na refleksję w Polskim Radiu 24. W poniedziałkowe wieczory rozmawiamy o tym, co dzieje się w nas samych. Odpowiadamy na kluczowe pytanie. Jak żyć? Razem z zaproszonymi do studia psychologami, socjologami i specjalistami z innych dziedzin wsłuchujemy się w głos samych siebie. Słowem, wszystko o tym, jak funkcjonujemy wśród ludzi. Interakcje w Polskim Radiu 24 w każdy poniedziałek tuż po 23. Zapraszam, Agnieszka Furtak-Bilnik. Autopromocja. Jest trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Uroczysty apel, msza święta oraz odsłonięcie głazu pamięci. Setki warszawiaków uczciły 186. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. W Alei Chwały na Olszynce Grochowskiej zebrali się również przedstawiciele prezydenta, premier oraz parlamentarzyści. To, co Państwo widzicie, na przestrzeni 700 metrów 35 głazów, to jest efekt prywatnej pracy tych, którzy nie bali się uczcić bohaterów. To jest ogromna uroczystość oświetlająca obchody pod Olszynką Grochowską. Ja przychodzę tu już od lat 18-20. Idziemy teraz Aleją Chwały. Aleja Chwały to jest ulica Teraczy. Ja pamiętam jeszcze, jak tutaj nic nie było, bo tu się rozgrała najkrwawsza bitwa w Powstaniu Listopadowym. I tutaj spoczywa blisko 17 tysięcy żołnierzy, 7 300 Polaków i 9 700 rosyjskich żołnierzy. W czasie nie udaje się wprowadzić zapowiadanego wielokrotnie przerwania ognia. Plan minimum zakładał zawieszenie broni i wycofanie się w 3 niewielkich tzw. pilotażowych obszarach. Tymczasem wciąż to się nie udaje z powodu ostrzałów. Obserwatorzy alarmują o intensyfikacji wybuchów na linii frontu. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Według
uzgodnień wycofanie sił wokół miejscowości Stanica Ługańska miało rozpocząć się wczoraj. Jednak nie stało się tak, bo jak poinformowała ukraińska delegacja z Centrum Koordynacji i Kontroli Wstrzymania Ognia, prorosyjscy bojówkarze w okolicach Stanicy Ługańskiej atakowali pozycje Ukraińców. W innych pilotażowych strefach w miejscowościach Petriwskie i Złote kilka tygodni temu nastąpiło wycofanie sił. Jednak obserwatorzy OBWE skarżą się na ograniczony dostęp do tych terytoriów. OBWE alarmuje ponadto o intensyfikacji wybuchów na linii zetknięcia sił w obwodzie donieckim. Z kolei według danych ukraińskiej armii separatyści dokonują ostrzałów z zabronionej w myśl mińskich porozumień artylerii. Tymczasem już pojutrze ma odbyć się spotkanie szefów dyplomacji państw tzw. formatu normandzkiego, czyli Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. Temat rozmów to tzw. mapa drogowa procesu pokojowego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi odczuwalne w regionie Fukushimy ponownie rozbudziło obawy o przyszłość energetyki jądrowej w Japonii. Wstrząs o sile 7,4 stopnia nie spowodował zniszczeń, choć wywołał małe fale tsunami. Dziennik Japan Times pisze o planach przedłużenia eksploatacji obecnie działających elektrowni jądrowych, a także o towarzyszącym tej decyzji niepokoju mieszkańców okolicznych terenów. Wstrząs o dość znacznej sile 7,4 stopnia w skali Richtera uznany został za wstrząs wtórny po potężnym 9-stopniowym trzęsieniu, które nawiedziło Japonię w marcu 2011 roku. Wówczas wywołane przez nie fale tsunami doprowadziły do uszkodzenia elektrowni jądrowej w Fukushimie. Po tym wydarzeniu władze Japonii zawiesiły plany rozwoju energetyki jądrowej. Dziennik Japan Times zwraca uwagę, że poniedziałkowy wstrząs miał miejsce tuż po decyzji o przedłużeniu o 20 lat eksploatacji elektrowni jądrowej w prefekturze Fukui. Operator elektrowni zapewnia, że ta zabezpieczona jest na wypadek trzęsień ziemi. Nie rozwiewa to jednak obaw osób mieszkających w najbliższej odległości od elektrowni. Dziennik cytuje opinie lokalnych władz, które także są zaniepokojone decyzją o wydłużeniu pracy reaktorów z 40 do 60 lat. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. Belgijskie dzieci i młodzież uprawiają mało sportów. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez uniwersytety w Leuven i Gandawie, poinformowała telewizja VRT. Beata Płomecka. Eksperci przeanalizowali sytuację w 38 krajach pod względem ilości czasu przeznaczanego na różnego rodzaju sporty. Belgia znalazła się na czwartym miejscu od końca. Mniej ruchu od dzieci i nastolatków w Belgii mają ich rówieśnicy w Chinach, Katarze i Chile. Eksperci napisali, że niepokojąca jest sytuacja już w grupie od 6 do 9 lat. Niecałe 7% dzieci w tym wieku poświęca około godziny dziennie na ruch i umiarkowany wysiłek fizyczny. Wśród nastolatków ta grupa jest jeszcze mniejsza, zaledwie 2,4%. Badanie wykazało też, że wyniki zaniżają dziewczęta. Odsetek dziewcząt przeznaczających około godziny dziennie na sport jest 7-8-krotnie mniejszy niż w przypadku chłopców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W nocy na przeważającym obszarze zachmurzenie duże z przelotnymi opadami śniegu. Na krańcach zachodnich zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Temperatura od minus 5 do minus 1 stopnia, tylko na wybrzeżu od plus 1 do plus 3. Wiatr dość silny, zwłaszcza na wybrzeżu i wysoko w górach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 3. Teraz czas na rozmowę Marii Furdyny. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Ksiądz Krzysztof Ołdakowski, naczelna redakcja programów katolickich Polskiego Radia. Witam serdecznie. Rozpoczyna się Adwent w Kościele katolickim, czyli oczekiwanie na Boże Narodzenie. To jest czas radosny. Tak, to jest rzeczywiście radosne oczekiwanie. Bardzo w ogóle ciekawa jest koncepcja czasu przeżywana w chrześcijaństwie, ponieważ my nie przeżywamy czasu na takiej zasadzie wznoszącej się do góry linii prostej, tylko bardziej jako spirale wznoszącą się, czyli powtarzamy te same święta, te same cykle w ciągu całego roku. To jest rzeczywiście oczekiwanie na Boże Narodzenie. Mnie się wydaje, że tak przeżywając Adwent, ciągle otrzymujemy szansę, żeby pochylić się nad tajemnicą, jak to jest możliwe, że Bóg, będąc nieskończonym majestatem, staje się jednym z nas, staje się człowiekiem. I to jest oczekiwanie na ponowne przyjście Jezusa tak, Chrystusa. Tak, rzeczywiście Adwent ma dwa okresy.
pierwszy to jest do 16 grudnia. To jest czas przygotowania się na ostateczne przyjście, czytania liturgii mszy świętej. Bardzo to podkreślają. Natomiast od 17 wspominamy to pierwsze historyczne przyjście Jezusa na ziemię. I ten drugi okres obejmuje tydzień grudnia przed Bożym Narodzeniem, tak? I to jest czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Tak, uświadamiamy sobie wtedy, jak to było w historii. Powracamy do wydarzeń, do ludzi, którzy wtedy przyjęli Zbawiciela, a więc historia cudownych narodzin świętego Jana Chrzciciela, potem zwiastowanie Maryi Józefowi. Mamy w ten sposób przyjrzeć się, z jaką dyspozycją serca przyjęli Jezusa jego najbliżsi. A jaki to jest czas dla katolików? Jak powinni przeżywać Adwent? Tak, to bardzo ważne pytanie, ponieważ wydaje mi się, że tak kulturowo bardzo skrócił się ten czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Ono jest w zasadzie już po zaduszkach. Zaledwie przygasną świece nagrobkowe, rozpoczyna się wielkie świętowanie. Szczególnie ono jest obecne w sferze komercyjnej, no bo wiadomo, jest to okazja do sprzedaży wielu towarów. Tak, więc jesteśmy zalewani już rzeczywiście, tak. Już o